Dziś w Wideoinformatorze urodziny ulubionych bohaterów literackich, kosmiczna wystawa, Marek Piekarczyk akustycznie i historyczny rajd Łużyce 1945. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich kolejny już raz Miejska Biblioteka zorganizowała korowód postaci z bajek. Tegoroczne spotkanie upłynęło pod hasłem Urodziny ulubionych postaci literackich. Huczne świętowanie rozpoczęto korowodem bajkowych postaci i ich najmłodszych wielbicieli. Po krótkiej rozgrzewce misie z przedszkola miejskiego nr 1, piraci z przedszkola miejskiego nr 3, oraz pszczółki z Bąbelkowa przemaszerowały do Galerii Łużyckiej. Tam zaprezentowały swoje występy do wybranej bajki. Po wzorcowym wykonaniu wszystkich zadań, wesoła impreza zakończyła się wspólnym tańcem. W sobotnie popołudnie 22 kwietnia geolodzy, kolekcjonerzy i miłośnicy piękna spotkali się w Muzeum Regionalnym na otwarciu wyjątkowej wystawy minerałów zachodnich Sudetów. Lubań zapełnił sporą białą plamę w mineralogii. Teren zachodnich Sudetów i Pogórza Izerskiego przez wieki znany był jako kraina skarbów. Wydobywano tu kamienie szlachetne. Okazów z naszych ziem nie można jednak nigdzie obejrzeć, nie ma ich nawet w największej wrocławskiej publicznej kolekcji. Lubańska Wystawa Skarbów Ziemi zmieniła to. W pomieszczeniach przy Wieży Brackiej zgromadzono pełną panoramę kamieni z pobliskich lokalizacji. Wystawa mineralogiczna złożona jest z trzech części. Pierwsza to minerały z gór i Pogórza Izerskiego, powiatu lubańskiego i lwóweckiego. Druga część wystawy prezentuje okazy pozyskane w Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej. Natomiast trzecia składa się z wystaw czasowych. Są to kolekcja kwarcu ametystowego z Kwietnik oraz największa geoda znaleziona w Puczkach Górnych Sławomira Błądka, a także minerały z łomów starej kamienicy Dariusza Jończego. Jeden z praktyków i znawców skarbów ziemi, Romian Piątek, opowiedział o swojej pasji podczas otwarcia wystawy. Jestem zadowolony właśnie, że trafiło to tutaj do Lubania, że to muzeum, które tutaj jest minerału, będzie miejscem, które są wystawiane moje minerały. Nie rozejdzie się to po ludziach, gdzie po prostu to potem by zginęło. Nie wiadomo, gdzie by się to rozeszło. A tak ludzie będą mogli podziwiać i zobaczyć, co w naszych górach występuje. Wiele rzadkich okazów niezaprzeczalnie stanowi o wyjątkowości tej ekspozycji. Z kilku lokalizacji, które są prezentowane, muzeum dysponuje okazami jednymi z najlepszych w Polsce albo najlepszymi. To dotyczy m.in. kryształów kwarców z Wojanowa, Staniszowa. To dotyczy agatów spod Lubania, kryształów kalcytu z okolic leśnej, minerałów z wzgórza Wyrwak. Te lokalizacje są reprezentowane przez okazy najwyższej klasy i mogłyby stać w każdym muzeum polskim i każde byłoby z nich dumne. Przybyli na otwarcie wystawy eksperci nie kryli podziwu. Jest z pewnością wielu znanych kolekcjonerów, którzy podziwiają tą wystawę i prezentowane tutaj minerały. I niejednego na pewno zabolało serce, że tak piękne okazy nie są u niego na półce, ale ja muszę powiedzieć, że dobrze się stało, że właśnie zostały zgromadzone w jednym miejscu i bardzo się cieszę, że tym miejscem jest Muzeum Regionalne w Lubaniu. Warto tutaj przyjechać, oglądać tą kolekcję i uczyć się mineralogii. To jest najlepsze miejsce dla początkujących zbieraczy, ale też zbieraczy z wieloletnim stażem, którzy nie zawsze i nie wszędzie mają okazję podziwiać takie okazy. Co bardzo ważne, skarby te docenią i eksperci, i laicy. Okazy na wystawie prezentują się faktycznie imponująco. A wszystko to w niesamowitej, iście kosmicznej oprawie, profesjonalnych gablotach z dwujęzycznymi podpisami i przewodnikiem po polsku, niemiecku i angielsku. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak mówią organizatorzy, chodzi też o to, żeby zachęcić ludzi do uprawiania geoturystyki, czyli samodzielnych poszukiwań. Znaczną liczbę z tych minerałów, które można podziwiać w tutejszych gablotach, można pozyskać samodzielnie, często nawet bez większego wysiłku. Mam na myśli przede wszystkim agaty, których niekoniecznie trzeba kopać. Można je pozyskać spacerując po polach, spacerując po polnych drogach. Wystarczy przyjść do muzeum, przyjrzeć się, jak wygląda taki kamień i można rzeczywiście wyruszyć na samodzielną wycieczkę i są bardzo duże szanse, że taka wycieczka zakończy się sukcesem. Znalezione skarby nie muszą trafić do gabloty, mogą przybrać czysto użytkową formę. To się nazywa bolo.
do koszuli. W domu różne takie, kiedyś robiłem i z tym, z labradorytem, z kamieniem księżycowym. Z kwarcu niebieskiego zrobiłem swojej żonie biżuterię, zrobiłem z kamienia księżycowego, naszego. I nosi, jest ładny. W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu odbył się akustyczny koncert lidera legendarnej formacji TSA, Marka Piekarczyka. Człowiek legenda z niezmiernie silnym głosem, któremu do występów niepotrzebny jest pełen skład zespołu. Muzykowi wystarczył akompaniament przyjaciół, gitarzysty Tadeusza Pryjasa oraz perkusisty Jacka Borowieckiego. Dzięki ze snu budzi cię. Wspaniały głos przeszywał ściany sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury i porywał wszystkich. Artysta okazał się również świetnym showmanem. Proszę pani, proszę się zostawać. Obecnie wokalista ma na swym koncie wiele płyt z zespołem TSA, solową płytę, akustyczny projekt. Znany jest młodszej publiczności ze swojego udziału w show telewizyjnym jako juror The Voice of Poland. 23 kwietnia lubański rynek poczuł oddech przeszłości. Wszystko za sprawą trzeciego rajdu pojazdów historycznych Łużyce 1945. Już po raz trzeci z inicjatywy Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pińsku zorganizowano ten trzydniowy rajd. Mieszkańcy kilku dolnośląskich miejscowości mieli możliwość zajrzenia w głąb historii. Upamiętnienie żołnierzy polskich walczących na Łużycach w kwietniu i maju 1945 roku to główny cel przyświecający całemu wydarzeniu, które rozpoczęło się 21 kwietnia w Jagodzinie. W ramach całej akcji zaprezentowano inscenizacje historyczne, które pozwoliły uruchomić wyobraźnię widzów w każdym wieku. W niedzielę 23 kwietnia historyczni pasjonaci trafili na lubański rynek, gdzie odbył się piknik militarny. W lubańskiej inscenizacji wzięli udział przyjezdni i grupy rekonstrukcyjne z Lubania, w tym GRH Oberlausitz. Wystrzały, wojskowe mundury różnych narodowości, dzielne platerówki oraz zlęknieni cywile skutecznie wprowadzili zgromadzonych w wojenne czasy. W Lubaniu nastąpiło uroczyste zakończenie rajdu. Co ważne, w imprezie tej biorą udział dwie grupy z Pieńska i z Lubania, które postawiły sobie za cel upamiętnienie żołnierek 1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego imienia Emilii Plater, potocznie nazywanych platerówkami. Pomysłodawcami tej inicjatywy są dwaj pasjonaci historii, Andrzej Świderski, dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pińsku oraz Łukasz Tekiela, dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu.